Masz dość trudnych przygotowań? Nie wiesz od czego zacząć, kiedy czym się zająć i jak z tym wszystkim zdążyć? Nie martw się, mam coś specjalnie dla Ciebie, idealne i proste rozwiązanie. Z myślą o wszystkich pannach młodych, na głowach których jest organizacja ich własnego ślubu i wesela, stworzyłam ten oto przewodnik panny młodej aż do ślubu. Dzięki niemu organizacja ślubu nie będzie miała przed Wami już żadnych tajemnic. Ten przewodnik składa się z dwóch części. Części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna to po prostu książka w formie poradnika, moja pierwsza autorska publikacja, z której jestem mega, mega dumna. I to jest książka, która składa się z 10 rozdziałów, dzięki którym dowiecie się wszystkiego, o czym powinniście wiedzieć przy organizacji swojego ślubu oraz wesela. W tej książce jest bardzo dużo grafik, dzięki którym poznacie na przykład modele sukien ślubnych, rodzaje tortów, czy na przykład rodzaje bukietów. Oprócz tego w tej książce są QR-kody i te QR-kody są świetne, bo jeżeli czytacie sobie o czymś w książce, to skanując taki QR-kod telefonem, od razu jesteście przekierowywani do artykułów bądź filmików na YouTubie powiązanych właśnie z tym tematem. Co więcej, ta książka jest kompatybilna z organizerem, więc jeżeli o czymś jest mowa w książce, to bardzo często tutaj z boku jest taki napis, na której stronie organizera macie przestrzeń przygotowaną do właśnie sporządzenia notatek na ten temat, czy jeżeli na przykład tu jest temat lista gości, to na której stronie macie listę gości do zapełnienia w organizerze. Teraz pokażę Wam część organizacyjną. Ona zaczyna się od takiego bardzo osobistego listu ode mnie do Was, więc nie chcę zdradzać jego treści tutaj. Jak już będziecie właścicielkami takiego planera, to będziecie mogły same sobie te słowa ode mnie przeczytać. No i cóż, ten planer ma oczywiście wiele rozdziałów. Na początku też jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj możecie wpisywać, do kogo ten przewodnik należy. Bo jeżeli, nie daj Boże, by Wam się zagubił, to tutaj są Wasze dane, numer telefonu i osoba, która znajdzie, może do Was zadzwonić i Wam go po prostu zwrócić. Jest tutaj bardzo dużo przestrzeni na to, żebyście wklejały tutaj swoje inspiracje, różnego rodzaju zdjęcia, bo ten przewodnik może stać się po prostu Waszym dreambookiem. Chodzi mi o to, żebyście mogły go jak najbardziej spersonalizować. To jest po prostu miejsce, w którym planujecie swój ślub. Oczywiście to planowanie dzięki organizacji tego wszystkiego jest super poukładane, natomiast chcę, żeby było bardzo, bardzo Wasze. Druga część to jest część organizacyjna i to jest część takiego planera, w której jest bardzo dużo tabelek, miejsc na notatki, jest kalendarz, jest harmonogram i to jest część, w której możecie zapisywać różne rzeczy zaraz po tym, jak przeczytacie o nich w książce. No i jeszcze z fajnych rzeczy to chciałam Wam pokazać, że tutaj na końcu tego organizera znajdują się różnego rodzaju naklejki, na przykład tu jest taka plansza z kolorami i możecie wybrać te kolory, w których zorganizujecie swoje wesele i wkleić w odpowiednim miejscu w organizerze. Tutaj na przykład są takie naklejki, którymi oczywiście możecie ozdabiać swój organizer. I z tyłu jest jeszcze taka koperta. To jest koperta na dokumenty. Możecie tutaj wkładać ważne dla Was rzeczy. I tą kopertę możecie na przykład sobie wypinać i na spotkanie możecie sobie właśnie iść z taką kopertą. Do niej możecie włożyć niektóre strony na przykład właśnie z organizera, które będą Wam potrzebne na konkretne spotkanie, czyli na przykład jeżeli idziecie na spotkanie z fotografem, to możecie sobie wziąć taką stronę, na której są podane wszystkie pytania, które należałoby fotografowi zadać. A potem koperta wraca i zawsze macie zachowany porządek. Powiem Wam szczerze, że bardzo żałuję, że kiedy ja sama przygotowywałam się do swojego ślubu, to na rynku nie było takiego przewodnika, który składałby się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.
Tym bardziej cieszę się, że przewodnik aż do ślubu powstał i mam nadzieję, że jest odpowiedzią na Wasze wszystkie pytania pod tytułem: Iza, a kiedy będzie książka? Iza, a kiedy będzie planer? Więc jestem przekonana, że właśnie z tym przewodnikiem stworzycie swój wymarzony ślub z przyjemnością. Jeżeli macie ochotę zakupić go już teraz, wystarczy, że klikniecie w ten link. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, koniecznie sprawdź moje wcześniejsze materiały. Zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.